do dzieci. Proszę Państwa, ruch dolegle na parkingu przy ulicy Sibiraków odbywa się samochodowy Rainy Street. Państwa, chcemy zaprosić Państwa też do Wieluch Marketu. Dzięki spółdzielni mleczarskiej Wieluch mamy dla Państwa tutaj zestaw takich najfajniejszych produktów, które można kupić w bardzo, bardzo korzystnej cenie. Oczywiście pieniądze wpadają do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja oczywiście przypominam, że cały czas trwa akcja 21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz 21 gramy. Dzisiaj gramy szczególnie, bo nie tylko wspieramy diagnostykę, leczenie i rehabilitację dzieci, ale dzisiaj po raz pierwszy zbieramy pieniądze na pomoc seniorom. Chcemy zapewnić im godną opiekę szpitalną. Słuchajcie, w Polsce jest tylko 30 oddziałów geriatrycznych. Jest to 750 łóżek. Jest to bardzo niewiele, jest to zatrważająca informacja i zatrważająca statystyka. Społeczeństwo niestety starzeje się i coraz więcej potrzeba właśnie specjalistycznych oddziałów, które służą swoją pomocą osobom w podeszłym wieku. Mamy tylko 200 specjalistów z dziedziny geriatrii. To jest bardzo niewiele w stosunku do tego, co mamy w innych krajach Europy. Dzisiaj przede wszystkim zbieramy pieniądze na sprzęt. Na sprzęt, który jest potrzebny w opiece nad osobami w podeszłym wieku. Przypominam, są to specjalne materace przeciwodleżynowe. Są to specjalne łóżka z barierkami. Są to specjalistyczne statywy, które mogą być jednocześnie statywami mobilnymi. Są to pompy infuzyjne, pompy do żywienia pozajelitowego. To jest to, co jest nieodzowne w leczeniu osób przewlekle ciężko chorych, a tym bardziej osób w podeszłym wieku. Dlatego patrząc na naszych dziadków, na tych, którzy bardzo często przychodzą nam z pomocą, kiedy potrzebujemy coś zrobić z naszymi dziećmi, bo musimy iść do pracy. To jest najwspanialsza instytucja. Thank you.
Oczywiście przypominamy, że nasi ratownicy prowadzą edukację na kursie górniczej pomocy. Przewodni samochody, skoro nasi kolejny z patronem, każdy, kto będzie chciał wyłączyć się boi psi, może zobaczyć, jak należy udzielać kursie pomocy, z czym to jest związane, jak to wygląda w rzeczywistości. Zapraszamy do naszego, ratowników Kuba, Grzesio, Marcin, Paweł, Kuzo, Szkoła, Czarnoczo, Paweł, Wielko. Zobaczmy, jak wysoka ta akcja, którą możemy prowadzić dzięki naszym wkrótce.